Hej, witam wszystkich. Będzie to jeden z nietypowych poradników i do Tibi i nie tylko. A rozchodzi się mianowicie o router, jak ustawić, aby uniknąć niepotrzebnego deda gdzieś na respie. Kiedyś mi się to przydarzało bardzo często, no ale wina niestety też nie jest tylko i wyłącznie internetu. I przekopałem cały internet, bo jeszcze wam pokażę, na czym ja chodzę od samego początku. Mam taki router Huawei'a i to jest Wi-Fi, to nie jest przewodowy i udaje mi się uniknąć za każdym razem deski. Ostatnio na filmiku pokazałem wam, na ostatnim chyba Grizzly Adamsie, miałem już chyba nawet lagi do 600, ale mnie nie wywaliło, prawda? No właśnie, ja wam zaraz pokażę, na czym to polega i jak ja mam ustawiony router, aby uniknąć takich rzeczy. Przede wszystkim musicie się zalogować u siebie, ja już wam pokazuję, mam już przygotowane. O. Tu wpisujecie w przeglądarce swój adres IP i powinniście wyskoczyć na swoim routerze, modemie i tu macie wszystko, aby skonfigurować swój sprzęt. Konfigurujecie, no rzadko kiedy kto to robi, prawda, ale swój profil musicie tutaj niestety wszystko ustawić, jak i hasło oczywiście. Dobra, przechodzimy, co dla was będzie ważne, to w każdym na pewno routerze macie, a jak bierzecie internet z sieci, to nikt wam nie powie, że jest coś takiego jak kanały. I teraz ja tu przechodzę do zakładki WLAN, zaawansowane ustawienia WLAN. A tu, zobaczcie, ja mam to tak, wy to będziecie mieli może inaczej, ale tu jest kanał. Ten router jest tak daremny, że on ma tylko 10 kanałów. Wy powinniście mieć chyba do 13, czy nawet do 14 w tych nowszych. Ale co jest ważne, ta pierwsza, automatyczny, proszę wyłączcie to. Bo co dochodzi, do czego dążę? Jesteście na respie. Nagle na tym kanale jest za dużo ludzi. Co się dzieje? On po prostu wylogowuje się z tego kanału, na którym automatycznie dobrał router i momentalnie tam się wylogowuje, żeby zalogować się na innym. Co się z wami dzieje? No właśnie, niekiedy jest tak, że dłużej czekacie, zanim się połączy z innym kanałem, a czasami jest tak, że tylko znikniecie na chwilę i to będziecie mieli szczęście. A jak wyłączycie automatyczne i sami będziecie sobie dobierać kanał, unikniecie tego. Ostatnio właśnie na Grizzly Adamsie, na ostatnim odcinku pokazywałem, że mam tam 600, ale on dochodzi później do równowagi i w tym momencie macie okazję wyjść z respa i nic wam się wtedy nie stanie. Wtedy macie możliwość oczywiście wejść z powrotem na router i poszukać innego kanału. Co dalej? Przetestujecie go speed testem. Ja używam tego z Oakley. Mogę nacisnąć jeszcze raz, żeby wyszukał jakiś serwer. Czyli wybieracie kanał, on wam wybiera automatycznie serwer. Możecie go zmienić tutaj, jak widzicie, zmień serwer. Ale ja tutaj nigdy nic nie robię. Wiem, że można tu wybrać serwer, który jest blisko was. Proszę. A zauważcie, nie wiem, czy tam wam wyświetla, która jest godzina. Jest przed 7. I taką mam szybkość. Pingowanie 29. I tu mam 6 megabitów na sekundę. Przeważnie mam z rana 22, 23. No ale teraz jest nie wiem co. I to jest przychodzące. Teraz są wychodzące. To są te, które powinienem mieć do streamowania, prawda? No, to zobaczcie. Mam 0,17. Czyli na streamowanie muszę poczekać. I jeszcze raz, jest 4 i teraz wam coś pokażę. Zobaczcie na moje MS-y w TV. Przełączę, nie wiem, na 9. Zastosuj.
Nie wiem, czy się coś teraz tam dzieje, ale o dziwo nie. O! Chyba wskoczyło coś wyżej. Jeżeli przeskakujecie kanał, to w tym momencie on się wylogowuje, zalogowuje się na inny. I w tym momencie właśnie wasze MS-y podskakują. One będą czasami nawet do 3000, ale nie wyloguje was, tylko zostawi was w miejscu i po chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie równowaga. Możecie uciec z respa, wrócić z powrotem. Najpierw oczywiście wybrać kanał. Jak będziecie takie rzeczy robić, wchodzicie do Tibi. Ja to robię 2 razy dziennie, rano i po południu. Ręcznie. Wyłączcie wszystkie aktualizacje, jakie macie na komputerze i róbcie je ręcznie. Tylko żebyście nie zapomnieli, bo... Albo zróbcie tylko przypomnienia swoich programów i to też będzie dobre, bo wyskoczy wam, że jest aktualizacja. Przyciśniecie, zróbcie, żeby zrobił to później, albo sami to zrobicie, prawda? Jeszcze raz speed test, bo zmieniłem na 9. Może się coś zmieniło. Chcę wam tylko pokazać mniej więcej, jak robię. I to mi pomogło. I nie padam już, i nawet przy takim internecie, posłuchajcie, bo to też nie jest tak, że ktoś ma szybki internet i dlaczego, o Boże, nie? Wszyscy się wściekają, nie. Nie zwracajcie na to uwagi, bo po prostu na tym serwerze, na tym kanale coś się wydarzy i on zaraz momentalnie szuka innego, obojętnie jakiego. Oby był jakiś w pobliżu i oby was tylko połączył, żeby wam się internet... Ale w takim przypadku, jak sami to będziecie sobie robić, widzicie, jak jest. Żadna różnica. Dobra, ja sobie powrócę, nie wiem, na 4. Mnie taki internet wystarczy i nic mi się nie dzieje. I róbcie to sobie ręcznie. Wtedy, jak będziecie robić to sobie ręcznie, to... nie będzie wam buforowało filmów, bo wtedy będziecie stałe mieli łącze, stały kanał i unikniecie jak najbardziej wszystkiego, co... Chwila, powrócę tutaj. Co by mogło spowodować, że będzie wam lagować. No teraz chyba jest wysoki, nie? Ale to może też dlatego, że nagrywam. Także to jest dla tych, którym... Bo ja tam marudzę na niektórych filmach. O Boże, taki mam. Bo tak jest, no niestety. Ja ostatnio musiałem 3 razy uciekać, bo mi cięło i... Ale uniknąłem. I unikam tego bardzo wiele miesięcy już teraz. Ale zdecydowałem, że taki poradnik wam się przyda. I powiem jeszcze... nie, może nie powiem, tylko zakończę. I jeżeli wam się to przydało, za co ja będę, ja będę zadowolony, że pomogłem i to jeszcze w takiej sytuacji, że nie będziecie padać. Dajcie komentarz jakikolwiek, że tak, Doreno, udało się, jest super. Będę zadowolony. Komentarze jak najbardziej, chyba że jeszcze znajdziecie coś, co by można było do tego... To nie wiem, może w opisie dołożę, także śmiało piszcie. No to co? Jak wam się udało? Jeżeli pomogłem, łapka w górę, ci co nie zostawili subskrypcji, zostawcie suba. Szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej.